Ea Marak z Krzysztofem Wiłkowińskim, dwukrotnym olimpijczykiem, medalistą mistrzostw Europy i świata też. Kurczę, no nie zapamiętam, miałem mało czasu, żeby się przygotować. Ty też zresztą chyba nie wiedziałeś, że dzisiaj będziesz pomagać w sparingach Anzora Żywa, jak wstawałeś z łóżka. Szczerze mówiąc, wiedziałem. Miałem nadzieję, że już na ostatnim sparingu uda mi się dołączyć. Trochę pokrzywały mi plany moje prywatne sprawy. Dzisiaj dotarłem, bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że jeszcze przed tą najbliższą walką uda mi się go dociążyć na tyle, żeby ta jego forma była maksymalnie wysoka. To powiedz widzom, na czym to twoje dociążanie polega. No ja zdecydowanie najlepiej się czuję w stójce poprzez swoją profesję w judo. Ja mam za zadanie maksymalnie obciążyć Anzora w tak zwanym clinchu, w grapplingu, tak żeby starać się go dociążyć fizycznie, przewrócić, no zrobić to, czym ja się czuję najmocniej, tak żeby ewentualne ataki jego przeciwnika był w stanie wyoperować, być może nawet przejść do kontrataku i wyprowadzić akcję, która zakończy się na jego powodzeniem. Jesteśmy już po sparingu, więc miałeś okazję dociążać Anzora trzykrotnie i powiedz, jak oceniasz jego płaszczyznę. Naprawdę byłem mile zaskoczony i nie mówię tego dlatego, że chcę mu zrobić przyjemność. Jestem od niego dobrych kilka kilogramów cięższy. W sportach walki to jest przepaść. Natomiast nawet jeżeli Andrew jest w powietrzu, fantastycznie się broni, ciężko jest go przewrócić tak, żeby zupełnie kontrolować tą pozycję. Wiedziałem, że trenował wcześniej zapasem, natomiast nie spodziewałem się, że aż tak dobry jest w klinczu i potrafi tak świetnie się bronić, balansować ciałem. To nie jest twój pierwszy raz, kiedy sparujesz z zawodnikami MMA. Powiedz, skąd to połączenie się wzięło, że olimpijski judoka pomaga w treningach zawodnikom MMA? To jest bardzo proste. Mam przyjaciela Piotra Jeleniewskiego, który przygotowuje, myślę, że jednych z najlepszych, jeżeli nie najlepszych w tej chwili zawodników w Polsce. Jest świetnym trenerem. Ja osobiście na co dzień jestem jego między innymi trenerem judo jego syna, więc jeżeli tylko mogę mu pomóc, to bardzo chętnie to robię. Dla mnie to jest duża satysfakcja, coś nowego. Tak naprawdę ja też się czegoś uczę nowego, bo dla mnie sytuacja, w której muszę walczyć z przeciwnikiem, który nie ma judogi, za którą mogę złapać, jest czymś nowym i nawet potem mi się to przydaje w takiej dyscyplinie, jakim jest judo. A korciło Cię kiedyś, żeby spróbować sił samemu w MMA? Rzadko, czasem gdzieś tam miałem takie pomysły. Natomiast moja żona zawsze mi to szybko wybija z głowy i tak naprawdę chyba nie chcę. No, kilka razy po jakichś takich walkach mówię, a czemu nie spróbować, ale po pierwsze moja żona nie chce, a ona jest w tym momencie najważniejsza. Po drugie zdaję sobie sprawę, że już mam swoje lata, to jest zupełnie inna dyscyplina sportu, ja musiałbym się uczyć wielu nowych technik, odzwyczajać od niektórych nawyków, które w judo są bardzo pożądane, a tu są wręcz morderczo niebezpieczne. To, co u mnie jest dobrą pozycją, tu może zakończyć się przegraną. No już jest trochę późno, więc mogę wam powiedzieć, że na pewno nie zobaczycie mnie na żadnym ringu. A to powiedz, już dotknąłeś tego tematu przejścia z judo do MMA. Mówisz, że sobie jest dużo problemów i generalnie nawet wysokiego poziomu judocy nie mieli na ogół dobrych początków swojej kariery, może z jednym, z dwoma wyjątkami. Powiedz, na czym polegały te trudności w przestawieniu się z judo na MMA? Z tego, że bardzo na przykład w parterze pozycje, które u nas bardzo są bezpieczne, dla przykładu, taka pozycja, w której ja leżę na brzuchu i partner jest nade mną, w judo jest stosunkowo bezpieczna. No tutaj prawie za każdym razem kończyłaby się poddaniem i takich sytuacji jest dużo. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trzymamy judogi i w tym jesteśmy bardzo mocni. Tutaj musimy trzymać partnera, który tak naprawdę jest spocony i śliski. To jest zupełnie inny wysiłek, do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Musimy się tak naprawdę nauczyć od zera stójki. To są, wbrew pozorom, dwa zupełnie różne sporty. To na koniec mogę się spytać jeszcze Ciebie, jak myślisz, jak Anzor sobie poradzi w swojej walce z Polem Reedem na KSW? Ja jestem przekonany, że wygra z dwóch powodów. Po pierwsze, Anzor jest w tej chwili uważany najlepszym zawodnikiem w lekkich kategoriach w Polsce. A po drugie, ma najlepszego trenera, więc myślę, że ta mieszanka może spowodować tylko błyskawiczne i efektowne zwycięstwo.
Obyś miał rację. Dziękuję Ci bardzo za wywiad i życzę udanych sparingów i powodzenia dalej w jakiejkolwiek elemencie kariery będziesz kontynuował. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na następnych sparingach.